Destruction. Już mano, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Croxy i w dzisiejszym odcinku postanowiłem nagrać kolejny odcinek z serii otwierania kart UEFA Euro 2016. I dzisiaj zrobimy sobie mecz Portugalia kontra właśnie Francja, ponieważ mnie prosiliście o to na mojej grupie Krokiety Croxiego, więc jeżeli jeszcze nie jesteście tam, to możecie tam dołączyć, możecie też fanpage'a zalekować, zaobserwować mnie na Instagramie, na Google Plus też bym bardzo prosił, bo jeżeli będę miał 1000 obserwujących, to będę miał ten znaczek zweryfikowany. No i dzisiaj sobie przygotowałem właśnie do tego właśnie meczu Francja-Portugalia dwie saszetki. Przygotowałem sobie pudełko. Przygotowałem sobie zestaw startowy i tutaj dwie gazetki Kikit. Jest to Kikit Special Euro 2016 i zwykłe Kikit. No to więc na początku sobie otworzymy saszetki. Zobaczmy, co tu się nam trafi. Okej. Okay. Mamy Jamesa Cleana. Mamy tutaj Antonsona. I tutaj mamy jakąś specjalną kartę i jest to Tomasz Rosicki. Z Czech. Jest to Inventi Venice, więc bardzo fajna karta. Tutaj mamy Portugal, to jest Passion and Pride. Więc nie wiem, czy to zali. Tutaj jeszcze mam taki znaczek, jak się weźmie pod innym kątem. No nie wiem, czy to zaliczać, czy to goli, czy nie. Nie będę zaliczał, bo to nie są piłkarze. Dobra. Junzowicz. I Mac Auley. Dobra, więc tutaj trafiliśmy z Portugalii, tylko tamto, ale to się nie liczy, bo to nie był zawodnik. Okej. Okay. Mam tutaj Simona Hurka z Walii. Mam tutaj Fede Tchiska z Ukrainy. I mamy tutaj Jolie Buffona i to jest ekspert. To jest moja powtórka bodajże, więc jeżeli chcecie się wymienić, to możecie pisać w komentarzach. Tutaj mamy Double Trouble, jest to Long i Walters z Irlandii. To akurat nie jest moja powtórka. I mamy Patrisa Evra, więc mamy 1-0 dla Francji. Więc tutaj sobie położę na razie tutaj. Mamy 1-0 dla Francji. Portugalia przegrywa na razie i mamy tutaj Hektora z Niemczech. Okej, to tutaj już to mogę sobie ułożyć, te puste szeszetki. I teraz otworzymy sobie Kikit. Otwieramy, ależ to wielki jest. Dobra. Czekaj, tutaj coś nie chce się przeciąć. O, dobra, poszło. Okej. O Jezus, spadło mi. Okej, tutaj co jest? To jest... Nie jest gazetka, to... Co to jest? To jest jakiś plakat chyba. W sumie jakieś plakaty. Aha, w sumie jakieś plakaty. Jest tutaj Eden Hazard. Jakiś taki plakat. Sobie odłożę. Czekajcie, tu mamy Grzegorza Krychowiaka. Czekajcie, bo może tu na gazetce jest, nie będę musiał pokazywać. A tak, jest na gazetce, tutaj są takie plakaty. 16 plakatów jest w sumie. Zeszczyło się, okej. Okay. To też tutaj odkładam. Mam w sumie 16 plakatów. Okej, okay, tutaj mamy gazetkę, to... A nie, to jest gazetka, czy...
Aha, to jest gazetka tylko jakaś tutaj. Ojej, ja podarłem się przypadek. Okej, a bo to jest plakat jeszcze jeden. Aha, czyli okładka to jest plakat, to jest to Paul Pogba. I tutaj też jest plakat. To jest Dawid Silva. Tutaj jest... to jest, poczekaj, kto to jest Buffon. Czalić Buffon. Po drugiej stronie jest Kamil Glik. Nie widać, dobra. Okej, okay. To tutaj mamy trzy saszetki. I karty z limitowanej edycji jest to Gareth Bale. Oczywiście z Walii. Czekajcie, tutaj coś się wygięło. Próbuję wyprostować. Tutaj mamy, jest to, poczekajcie, kto to jest? Jest to Çalhanoğlu z Turcji. I tutaj mamy Paula Pogba z Francji, więc jest już 2-0 dla Francji. Strzela Patrice Evra i teraz Paul Pogba, więc na razie 2-0 dla Francji. Portugalia niestety przegrywa, może teraz coś się w tej saszetce trafi. Dobra, mamy Gunnarssona, mamy Weissa, Bengtsona, Topala, tutaj karta specjalna i jest to Jarmolenko z Ukrainy, jest to Game Changer, bardzo fajnie. I tutaj mamy Team Logo i to jest Francja. To też nie będzie, nie będę liczył jako gola, ponieważ to nie jest zawodnik, tylko karta. Liczyć czy nie? No dobra, nie będę tego liczył. Teraz kolejna saszetka. Mam tutaj Lukę Modricia. Mamy Mario Götze, Pekarik, Hendrik. I tutaj mamy Zlatana Ibrahimowicza, jest to Team Machine. Zlatan Ibrahimowicz, 103 ataku, 72 obrona i 87 pomoc. Bardzo fajna karta Zlatana Ibrahimowicza. I tutaj mamy jeszcze Iwana Rakitića. Okej, okay, kolejna saszetka. I tutaj mamy Fuchsa Lalana. To jest teammate Dynamo. Tutaj Williamsa. Hurricane. I tutaj jest Oleg Szatow. I jest to, czekajcie, co to jest? Bo tutaj nie widać za bardzo. Kurczę, no nie widać, no. Nie widać, co to jest. Naprawdę. One to watch. Jest to one to watch. Bo trudno, ale przeczytałem. Ciężko było. I mam powtórkę. Passion and Pride Portugalia. To też nie będę zaliczał. Dobra. I teraz otworzymy sobie tutaj Kikit. Czekajcie, gdzie... No dobra, no to tutaj postawię pudełko i oprę sobie tutaj Paula Pogba i Evra. Okej, okay, otwieramy Kikit teraz zwykłe. Jest to Kikit z kwietnia bodajże, ja to nagrywam teraz, tak późno, bo jest teraz czerwiec. Okej. Okay. Tutaj dodatkiem był album do naklejek. Oczywiście nie będę zbierał naklejek. Dobra. Gazetka, gazetka. Kiedy kolejny numer jest? 17 maja. O Boże, to ja jeszcze przegapiłem. Trzy saszetki z kartami. I trzy karty z limitowanej edycji. Ja pierdzielę, przegapiłem numer z maja. Kurde. Ale dobra, może uda mi się go gdzieś jeszcze znaleźć. Saszetka z naklejkami. Dobra, szybki unboxing naklejek.
Nie będę oczywiście zbierał, ponieważ... ponieważ nie. Okej. Okay. Ale... Dobra, naklej. Kevin De Bruyne. Daniel De Rossi. Ward. Gusev. I tutaj jest Courtois i Alderweireld, czy jakoś tak. Nie Alderweireld, tylko Alderweireld. Jakoś tak. Dobra. Mam tutaj Lustiga i Isaksuna. Tutaj jest Edmar. Przewagi mi się właśnie zestaw startowy. Holohan. Tutaj jest Balta i Ice. I tutaj jest Abrashi. Dobra. Zawsze tak naklejek już więcej nie ma. Nie ma. Okay. Tutaj mam kartę limitowaną, jest to Jarlis Buffon. I tutaj mamy kartę limitowaną, jest to Wayne Rooney. I karta limitowana Cristiano Ronaldo, właśnie dlatego wziąłem sobie zaliczanie limitowane, ponieważ wiedziałem, że w tym drugim jest właśnie Cristiano Ronaldo. Więc jest 2-1 dalej dla Francji. Dobra. To teraz co otwieramy? To teraz otworzymy sobie zestaw startowy. O Boż, to jest naprawdę duże. Poczekajcie, muszę sobie przesunąć, żebym miał jak oprzeć. Okej. Okay. Tu tutaj sobie Ronaldo postawię. Teraz będziemy otwierać zestaw startowy, nie mam pojęcia. Jakie karty tam są. Ale zaraz się dowiem. Okej. Muszę sobie położyć nożyczkami, bo jest to ciężko dostosowane. Dobra. Duża karta limitowana jest to Wayne Rooney. Mamy taką listę kontrolną. I tutaj mamy 6 saszetek. Ja mam limitowaną kartę Manuela Neuera. Dobrze, 6 saszetek jest. Tutaj mamy album. Tak, to jest album. To ja sobie go na bok odłożę i teraz otwieramy saszetki. Mam tutaj Georgia Larsona. I tutaj mamy, oj, już myślałem, że to jest z Portugalii, ale to jest Magia Rożka. To jest, będę, nie wiem co to jest. To są chyba Węgry. Jest to Inventi Venice. Suskak. Tutaj mamy Pintili. Tutaj mamy Teammate Dynamo Brozowicz. No i mamy Laurenta Kościelnego z Francji, więc jest już 3-1 dla Francuzów. No. No, nie za dobrze to się dla Portugalczyków układa. Ponieważ jednym strzelcem jest na razie Cristiano Ronaldo dla nich. Mam tutaj Buluta, Deviesa. Tutaj jest Official Trophy, to już moja powtórka chyba. Wiem, że to jest jedna z najcenniejszych kart. Tutaj mamy Espanię Eleven. Brozowicza mamy. I mamy Milnera. Dobra, kolejna saszetka. Ale nie, wszystko stracone jest jeszcze. Zawsze mogą się jeszcze trafić jacyś Portugalczycy. Mamy tutaj Leferty, Northed Ireland, Berzetuski. I tutaj mamy, to jest Albania. Jest Make History, Albania. Tutaj mamy Hugo Lloris, jest to Goal Stopper, bardzo fajna karta. A Hugo Lloris, o Boże, to jest już 4-1 dla Francuzów. O Boże, to jest, to się zapowiada pogrom. Naprawdę, 4-1. Kto by się spodziewał? Muszę go gdzieś tutaj postawić. No, muszę ci zasłonić trochę, przyjacielu. 4-1 dla Francuzów. Jacie. Mamy tutaj Evansa i mamy tutaj Kadara. No, nie spodziewałem się zupełnie takiego wyniku, że naprawdę Francja będzie miała taką przewagę aż. Dobra, mam jeszcze tutaj 3 saszetki z tego zestawu startowego. No wychodź.
Mamy tutaj Lenya z Albanii, mamy Rodrigueza. O, i tutaj jest signatura. Tak, to jest signatura Diego Costy. Bardzo fajna karta. Mamy tutaj Irlandii. Szalaj. I Dragowicz. Okej, to kolejną kartę. Paczka znaczy się. Dobra, i w tej paczce mamy Williamsa. Mamy Gilsmana. I tutaj karta specjalna jest to Making History Stone Northern Finland. Tutaj mamy Team Logo Rumunii. Rumunii. I tutaj mamy Claudio Marciscio. I tutaj mamy Lafata. Okej, przechodzimy do ostatniej saszetki z tego zestawu serwego. Na razie to nie wygląda za ciekawie dla Portugalii. Okej, tutaj mamy Abrashi z Albanii. Diol z Szwajcarii. I tutaj mamy Roberta Lewandowskiego, jest to top Jower. 102 atak, 75 obrony i 85 pomoc. Robert Lewandowski. Bardzo fajna karta, tylko szkoda, że się nie trafił po poprzednim meczu Polska Niemcy. Tutaj mam Dery Rakitica, Evansa i Kadara. Właśnie te stroje Northern Ireland, czyli Irlandii, nie północnej, wyglądają takie trochę stroje rezerwowe, ale nie wnikam. Okej, czyli teraz już zostało tylko pudełko. Dobra, i teraz otwieramy już ostatnią rzecz, jaką mam zakupioną. Czyli to jest pudełko. Okej. Otwieramy i karta limitowana to już. Widzę, to, że to jest Mario Götze z Niemczech. Tutaj mamy 10 saszetek. Jeszcze sprawdzimy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Karta limitowana to jest Gerard Pique z Hiszpanii. No trochę słabe statystyki, jak na niego. Dobra, paczuszki sobie położę tutaj z boku. Otwieramy pierwszą paczuszkę. No szanse do Portugalii jeszcze są, no. Chociażby wyrównanie. Dobra, tutaj już wychodzi. Mamy Behramiego. Coleman. I tutaj mamy, to jest z Albanii, Kana. Topi Żyły, tak jak Robert Lewandowski. Tutaj mamy Switzerland, Skulason i Sergio Ramos. O, tutaj tak karty się przewróciły. Bardzo dużo dzisiaj strzelców w przeciwieństwie do poprzedniego meczu. Dobra, kolejna saszetka. Wtedy bodajże było 2-1 dla Niemców. Dobra, tutaj mamy McCarthy. Bengtsson. Tutaj mamy Top Jewer. Szuskak. To chyba są Węgry. Tutaj mamy Double Trouble. Selezno i Krawec. Szalaj. I Dragowicz. Dużo zaraz tych specjalnych kart się trafia. Zauważyłem. Okej. Mamy tutaj Graziano Pele. To jest teammate Goal Machine. Tutaj mamy Ignaszewi. I tutaj mamy Darnio Sylna, jest to ekspert. Bardzo fajna karta. Jest tutaj Stepanenko. I mamy Sisoko i jest teraz 5-1 dla Francji. Jest to niebywały wynik. Nikt by się takiego nie spodziewał. Na początku mamy tutaj Darmiana. No i kolejna saszetka. Talona serię, no 5-1 już. Dla Francji jest to. To jest nie do uwierzenia. Mam tutaj Waltersa. Tutaj mamy Kikaleshi z Albanii.
I tutaj mamy Game Changer, jest to Safata. Dużo kart specjalnych się teraz trafia. I znowu z Albanii. Hisai i Ayeti jest to tym razem Next Generation. Tutaj mam teammate Dynamo De Bruyne. I mamy tutaj teammate Fabregasa. Dobra, kolejna saszka. Jeszcze wyjedziałem, że Ronaldo się trafi, bo on był na wylecie. Pokazany był ten kikit. Ale że tyle będzie dla Francji, to nie wiedziałem. Mamy tutaj Kanu, Szewczuk. I tutaj mamy Invent Venice Sante Marie Nentans, czy jak to tam się czyta, z Rumunii. Mam tutaj Rakiticia, jest to K-Player Teammate, Pique i Cahill. Okej, następna szóstka. Myślałem właśnie, że z Portugalii się dużo kart trafia, no ale no, byłem niestety w błędzie. Tutaj mamy znowu z Albanii Mafrej, Holach. I tutaj karta specjalna, o Jezu, co to jest? To jest Legend, Deutschland. Legends. Bardzo fajna karta. Okej, dalej. Tutaj mamy Double Trouble, jest to Krawec i Selenznoj. To chyba było przed chwilą niedawno. Tutaj mamy Vida Teammate i Klein Teammate. No, wątpię już, żeby Portugalia jakieś szanse miała na wyrównanie. Chociażby mam tutaj Kasami, Kamil Grosicki, kolejny Polak. Tutaj mamy Ignaszewicz, jest to Defensive Rock. Tutaj mamy Top Jewel Runej, to jest chyba bodajże trzeci Top Jewel. Tutaj mamy Dynamo Florenzi i Dynamo Gera. Kolejna szeszetka, jeszcze chyba trzy zostały, czy dwie. Dobra, otwieramy. Tutaj mamy Rotana, Izzy. I mamy tutaj Diego Costa, Signatura. Jest to powtórka, trafiła się dzisiaj nawet, więc jeżeli też ją to piszcie. Tutaj mamy Next Generation, Ayeti i Hisai, znowu powtórka. I mamy Sissoko. Mamy Sissoko i to jest już 6-1 dla Francji. Ja nie wierzę, no co z tego, że to jest powtórka, ale jest. I Sergio Ramos. Ja pierdziel, 6-1 dla Francuzów. Zostały ostatnie dwie saszetki. Nie no, to jest serio pogrom. Kto by się spodziewał na początku tego odcinka, że będzie aż tyle. Dobra, mamy Nemeca. Alacer. Shatov. Jest to One to Watch. Mamy tutaj Darida, Sigurdssona i Cadeleza. No chociaż, żeby jeszcze Portugalię było stać na tego jednego piłkarza. No kurczę, no. Dobra, mamy tutaj Danego, jest z Portugalii i mamy 6-2 dla Francuzów. Drugą nagrodę Portugalii strzela Dany. Tylko szkoda, że tak późno. Mam tutaj Krawetsa. Mamy tutaj Grzegorza Krychowiaka, jest to One to Watch. No teraz akurat dużo Polaków nie trafia, no ale wtedy to ile miałem, no trochę mniej miałem tych paczuszy niż teraz. Tutaj mamy Passion and Fright, jest to Albania. Popatrzcie sobie trochę na panoramę Albanii. No dobra, fajnie nawet. Mamy tutaj Nikolcia i Pranicia. No i to już by było chyba na tyle. Że żadnej z saszetki już tutaj nie zostało, no wynik niepocieszający, no ale emocji były, mamy końcowy wynik 6-2 dla Francuzów, więc jeżeli ten odcinek Wam się spodobał, to lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, wbijajcie na grupę, zaobserwujcie mnie na Instagramie, Google+, i co tam jeszcze mam? Na Twitterze też możecie coś tam napisać, wolała na Asku zadać pytanie. Możecie też mi wysłać jakiś donata w postaci skina do CS-a. Link do Steamowo się. No i proponujcie mi. Będę też zadawał pytanie na grupie właśnie. Jak chcecie kolejny mecz, to mi tam najwyżej powiecie. Tymczasem ja się już z wami żegnam. Do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.